Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek i miło mi was gościć oczywiście w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Co dzisiaj w planach mamy? No sam nie wiem. Znaczy, wiem co mamy, musimy słuchajcie naprawić tutaj ten jeden etap tam na dole, żeby dowiedzieć się odnośnie dusz i tego jak one mają wyglądać, jak mają być zarządzane i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no jakby nie patrzeć, będziemy musieli to ogarnąć, ale zanim, to tak, muszę sprawdzić jak tutaj w ogóle wygląda nasze wszystkie rzeczy. Teoretycznie jest git, drewno jest przynoszone, żelazo jest przynoszone. Zwłoki jako takie teoretycznie mamy. No to naprawdźmy tak. Co jest, dzisiaj się nie mogę wysłowić, słuchajcie, musicie mi naprawdę wybaczyć. Pasta polarska. Dobra, już wiem. Już wiem. To jest to, co mi brakowało. Pasta polarska, potrzebujemy gliniane miski, których oczywiście nie mam, ale... myślę, że wyrobimy je wszystkie. A właściwie może nawet nie wszystkie. 3 sztuki. Dobra, myślę, że wystarczy. Myślę, że teoretycznie wystarczy. Okej, czyli tam była tylko chyba jedna pasta polerska, tak mi się wydaje. A więc ją oczywiście wrzucimy. Teraz tak, jeszcze tak, dołóżmy paliwko. A właściwie dołożymy ten opał, który tutaj mamy. No i paliwko z węgla. I na razie widzę, że za bardzo też nie możemy tutaj nic przepalić, jakby nie patrzeć. Więc dobra, sztabka żelaza. Niech się robi. No dobra, tu chyba jednak zabiorę wszystko ze sobą, bo mam dziwne wrażenie, że mogę coś zostawić, a tego byśmy oczywiście nie chcieli. Więc tak, myślę moi drodzy też, że ruszymy z wątkiem karczmy, więc dzisiaj chyba na to się skupimy, ale zobaczymy jeszcze jak nam wyjdzie tutaj. Dobra, naprawiamy. Portal dusz. Co nam Euryk powie? Szczerze mówiąc, każda konstrukcja wydaje się bardziej skomplikowana niż poprzednia. Jak dla mnie to gigantyczny kocioł. Według mnie mechanizm wygląda jak parowa maszyna. Nonsens, i co jeszcze? Ma ruszać z własnej siły albo jeszcze bardziej absurdalne propozycja polecieć? Hehe, nie ma szans, żeby to urządzenie poleciało. Wiesz po co ona jest? Jakie jest jego zastosowanie? Celem jego jest odprowadzanie oczyszczonych dusz do krainy umarłych, do której należą, aby złagodzić konsekwencje naruszenia starożytnej umowy i tyle, o to właśnie chodzi. O tym właśnie mówił Śmieszek, wygląda to na to, że nie kłamał. W każdym razie najważniejsze jest to, że pomaga ci ono w twoim przedsięwzięciu, prawda? Tak, spróbujmy je otworzyć. No dobrze, próbujmy je otworzyć, ale portal dusz mi tak na dobrą sprawę tutaj zupełnie nic nie pokazuje. Czy ja mogę coś więcej wybudować? Nie możemy. Mamy tak na dobrą sprawę wszystko, więc tutaj kolejnych pojemników budować nie będę. Ze Śmieszkiem też nic nie porozmawiamy, z Eurykiem również. Czyli wychodzi na to, że w chwili obecnej... Wybierz, którego zasobu użyć. No nie mamy nic, nie mamy zdecydowanie nic. Tutaj też jakby nie patrzeć, nic nie mamy. Też nie mogę za bardzo chyba nic wybrać. Żadnych rzeczy. No więc chyba na razie to będzie na tej zasadzie, że no jest, bo jest. Po prostu. No dobra. To teraz tak, zostawmy wszystkie rzeczy, które tutaj powinniśmy zostawić, czyli w naszym wypadku tutaj żelaza i tak dalej. Tutaj zostawiamy glinę, zostawiamy wodę. Co jeszcze tu mam? Szkło. Żelazo. Nie zostawiłem tego szkła. Czemu? O, teraz zostawiliśmy szkło. W ogóle co tu robi srebrny samorodek? Tak się tylko spytam. Nie mam pojęcia. Dobra, odstawmy drewno. Chyba to wyrzuciłem przez przypadek. Dobrze, teraz tak. Czy jeszcze coś jest, co tutaj mogę włożyć? Te gliniane miski, myślę, że możemy. Cyk. Dobra. Czyli na razie jakby nie patrzeć, wszystko jest odłożone. Czy mamy jakąś nową pszenicę? Pszenica lubiła być tutaj, oczywiście, że jest. Odłóżmy odpady rolne. Soczewice również odłożę tutaj. Okidoki. Dobra, zobaczmy jak sobie tam na dole radzą. Swoją drogą mamy dzisiaj chyba dzień wdzięczki. I tak się w sumie zastanawiam, wiecie co, czy to nie będziemy mieli jakby czegoś do roboty z nią.
Pomóż wdzięcznym uratować Wagnera z górskiego fortu. Dobra, czyli tutaj kwestie wdzięczki to chyba będziemy musieli troszeczkę przeczekać jednak niestety. Bo no jakbyśmy chcieli nawet bardzo, to i tak nic nie zdziałamy tutaj w tym temacie. Dobra, na razie tak, tutaj zostawmy to świadectwo pochówku. Myślę, że tak, zostawimy te pędraki, skórę również zostawimy tutaj, modlitwę, soczki, jedzenie mamy. Widzę, że tutaj nasz zombiaczek też nam poogarniał ten złoty eliksir, który chciałem. Ale widzę, że nie zrobił go więcej, bo chyba tylko to mu zleciłem do roboty, prawda? Czyli srebrny eliksir. Dobra, tamten widzę nam produkuje. Ale wiecie co, ja chyba jeszcze zasadę miałem zrobić, bo chyba ługowy nam się... Nie, to klejący mieliśmy zrobić. Chociaż nie, moment. Najpierw zobaczę, których mi tutaj substancji brakuje, bo wydaje mi się, że... A, ługowy. Czyli ługowy będziemy musieli zrobić. Nie mamy wyjścia, czyli w takim razie robimy zasadę, więc dwie zasady możemy tylko zrobić. A, tu były zasady. A, to ja już wiem, brakowało mi butelek tylko. Okej. Dobra, to na szybciurko... Na szybciurko. Ja się, słuchajcie, naprawdę nie mogę wysłowić. Jakiś taki dzień jest, że nie wiem, ale no... nie potrafię, po prostu nie potrafię. Teraz tak, czy ja mam w ogóle gdzieś ten widelec? Pamiętacie, mieliśmy ten taki... Nie, nie widelec, tą statuetkę taką mieliśmy. Te butelki poproszę. Zostawmy jeszcze sztabkę żelaza. Nie, to szkło. To poproszę z powrotem. I właściwie możemy zrobić więcej tych kolb stożkowych, więc... No, w sumie i tak jakby nie patrzeć, mogę wszystkie przerobić, więc przeróbmy je wszystkie, to będą na zaś. Dobra, czyli kolby mamy i teraz właśnie, kurczę, szukam... Właśnie to jest mój problem. Ja wpycham te rzeczy na chybił trafił do różnych skrzynek, a potem łażę je szukam, gdzie one mogą być niestety. A kurde, tego chmielu mamy od cholery. No niestety, chmielu jest bardzo dużo. Ale moment. Tu jest. Dobra, mamy tą statuetkę, okej. I jeszcze zrobimy sobie... Mogę zrobić tyle aż ługowego, więc jest spoko. Możemy również zrobić zastrzyk srebra. Możemy również zrobić zastrzyk złota. Także wszystko zrobiliśmy, więc będziemy mieli jakby dodatkową tutaj... No wiecie co będziemy mieli, no nasze takie dodatkowe, największą ilość zwłok. Dobra, teraz tak, zostawmy te wszystkie rzeczy tutaj, no i moi drodzy, i teraz jak już mówiłem wcześniej, tylko to chcę zostawić, właściwie tą wiarę też możemy. Więc, tepnijmy się na razie do martwego konia, chcę porozmawiać z wdzięczką, ale wydaje mi się, że no właśnie, nie mamy tutaj za bardzo nic do zrobienia. Więc możemy... O! Wiem, gdzie pójdziemy. Pójdziemy do pasterza. Bo z pasterzem też mieliśmy do pogadania. Mam nadzieję, że on będzie. Jest! Nice! Siema! Tutaj nie bardzo. Poproszę o pomoc duchem. Potrzebuję pomocy. Ma to związek z królową wampirów, o której mi powiedziałeś i... Czyżby zło jest już tak blisko? Rozumiem, różo. Różo, różo? Aha, dobra, żonę, okej. Okay. Tak się zastanawiam, o co chodzi? Moja słodka wiewiórko, co się stało? Pora ruszyć w bój, moja miła. Być może w mój ostatni bój przygotuj mój oręż i módl się za mnie. Chwila, chyba trochę przesadzasz. O nie, czy to znaczy, że spóźnisz się na kolację? To znaczy, że mogę polec w walce. Dzisiejszy wróg jest potężny od tych, którym stawiałem czoła do tej pory. O nie, nie opuszczaj mnie. Cóż, pocznę całkiem sama i co powiedzą nasi sąsiedzi? To mój święty obowiązek, uchochana. Ruszajmy, grabarzu. Jak bohaterowie? Jakiś trochę taki... Sajzono, może za to kogoś w każdej chwili. Tłumaczę ci już trzeci raz. To tylko nieszkodliwy duch, który musisz przekonać, żeby mógł mi pomóc. Prawdziwe zło często przewiduje nieszkodliwe formy, uwielbia obracać uwagę. Ile że mam ostatnio gości? Chociaż wcale nie zależy mi, by ktoś mnie odwiedzał. Spójrz, pasterz ma jedną nogę. Zauważ nam teraz? To zależy od tego, jak stracił swoją nogę. Ja i kilku innych dzielnych członków naszego zakonu polowaliśmy na dwa duchy. Polowaliście na duchy? On żartuje, nie słuchaj go. Jego
nogę razem z dłonią i okiem zabrała pewna nieznajoma. Co ty? Więc bardzo dobrze rozumiem twoje nieobecne, lecz bolesne cierpienia. Pomóż nam wreszcie. Powiedz mi wszystko, co wiesz o kobiecie w czarno-złotym płaszczu. Była bardzo dumna i apodyktyczna. Jej głos był jak grzmot. Używała archaicznych słów. Od setek lat nie słyszałem, aby jakiś żywy człowiek wstawiał się w ten sposób. Powiedziała, że mogę odzyskać swoją nogę w miejscu zwanym mglistym trzęsawiskiem. Proszę, odzyskajcie moją nogę z tego miejsca. Błagam was. Chociaż, jak już mówiłem, tak naprawdę mnie to nie obchodzi. No to powiedział, co wiedział. Nie wiem, gdzie jest to mgliste trzęsawisko, ale słyszałem o nim. Jakieś 25 lat temu słynny uniwersytecki uczony Markiz Teodor Senior znalazł tam księgę. Czyżby chodziło o ojca Markiza Teodora Juniora? To była księga z łapę na mrocznej magii. Nazywali ją Necromonikonem. Markiz studiował ją w sekrecie i w końcu księga doprowadziła go i jego żonę do szaleństwa. Byłem egzekucyjnym giermkiem w dniu, w którym inkwizytorzy sprowadzili do ognia. Nie umiem dzisiaj czytać, wybaczcie mi. Ryczeli jak dzikie zwierzęta, próbowali gryźć strażników i wykrzykiwali coś o prastarej klątwie. Jezu. Intuicja podpowiada mi, że królowej wampirów tutaj nie ma, a to oznacza, że musi być na innym poziomie. Po co on poszedł niżej? Ale zawiera wskazówkę. Markiz Teodor może wiedzieć, gdzie jest trzęsawisko. Mogę też zapytać o to Klotyldę. Przez wiele lat mieszkała na bagnach. No dobrze. Więc tutaj jakby troszeczkę ruszyliśmy z tym wszystkim. A, no tak, nie możemy tego zrobić. Dobrze, bo my weszliśmy. Okej. Okay. Tak się zastanawiam, dlaczego w mojej piwnicy są potwory, a weszliśmy na kolejny poziom. Dobra. Do Klotyldy i tak się wybierzemy, dlatego że będziemy tutaj potrzebować od niej kolejną porcję tych... czarów marów w formie tutaj eliksirów chyżości. Na razie te ciała sobie wszystkie zostawimy, chociaż z wielką chęcią bym wsadził to ciało gdzieś tutaj i zobaczył, na jakiej zasadzie to działa. O! Potencjalne obrażenie. Ekstrahuj duszę. To ekstrahuje duszę. Zobaczymy, co się stanie. No, to są jakieś takie zwłoki, które wiecie, możemy ruszyć jak ruszyć. Co? Mogę je wsadzić tutaj. Nie, tu nic nie mamy. Mogę wsadzić to. Aha, czyli tutaj będę musiał wsadzić organ, który ma problem. A tu? A mogę tą duszę wyjąć z tego? Właśnie. No nie. No dobrze, czyli wychodzi na to, że te zwłoki, które tutaj mamy, jakby wyciągnęliśmy tą duszę. Więc domyślam się, że teraz pewnie niektóre części jakby dadzą nam jakieś poszczególne grzechy. Nie jestem na 100% pewny, więc ja je na razie zostawię. Nie będziemy się tutaj za nie ruszać. Co powinniśmy teraz zrobić? Może spróbujmy faktycznie podejść do tej Klotyldy. Chociaż wiem, że miałem robić... wiecie... No naszą karczmę, tak? Ale swoją drogą, zaraz wszystko ogarniemy. Chociaż domyślam się, że tutaj, jeżeli chodzi o te przedmioty, które będziemy dostarczać, to w tym wypadku one głównie będą na zasadzie historii. Dobra, mogę kupić ten chyżości? Mogę kupić chyżości, więc zróbmy tak. Następnie zjemy dynię i użyjemy wszystkich eliksirów. Mamy kolejny czas. Dobra, co do mglistego trzęsawiska? Klotyldo, czy wiesz, gdzie jest mgliste trzęsawisko? Mgliste trzęsawisko? Ojej, błagam cię, nie idź tam, nie idź! To samo serce bagien, spowite mrokiem, pełne cierpienia, pochłonie cię. Te prastarą ziemię spulugawiły mroczne rytuały, nie ma tam już piękna czystość i pokoju. Jak niewinna dusza schwytana w sieć słabości, jak delikatny motyl odrodzony jako żarłoczny pasożyt. Powiedz mi, czujesz jego ból? Powiedz! Klotyldo, co ty? Klotyldo, nie jesteś sobą, co mam zrobić? Demon zginął w skrzydłach, gnębi cię, szepcze twoje imię w mroku, domaga się znowu i znowu krwawej ofiary. Klotyldo, spójrz na mnie, pradawny Boże, spójrz na mnie i zapłacz, choć nie dbam o twoje łzy. Klotyldo. Co? O, grabasz, jak moja niespodzianka, tak rzadko mnie odwiedzasz. O czym cię może pomóc, staruszka? Wrócę do ciebie później. No, tak jakby jej się coś tutaj, widzę, odkleiło, delikatnie. Dobra, ale czy ja się tepłem do kopalni? A. To ja się już nie dziwię, dlaczego ja już nie dostaję żadnych ród. Ani innych rzeczy. Bo nasz magiczny, czarodziejski kolega tutaj nie ma w planach ogarniać. No niestety muszę to, słuchajcie, przeklikiwać ręcznie, bo tu już wiele razy mi pisaliście, żebym nie dawał... no, wiecie czego.
Więc musimy dawać wszystko. Wszystko ręcznie, tylko może tak. Szkoda, że nie mogę tego przytrzymać i przeklikać, bo tak to musimy, kurczę, ręcznie wszystko robić. Dobra, marmur też. I ten kamień też kilkukrotnie damy. Otóż, będziemy tutaj na pewno, moi drodzy, zaglądać od czasu do czasu. No tutaj nic nam się nie... Nic nam się nie zdziała, tak na dobrą sprawę. No dobra, to wzięliśmy. Teraz tak, cmentar Festa moglibyśmy w sumie odpalić. Mamy jedną gwiazdkę, ale... O, ile alkoholu. No, powiem wam, że wina mamy sporo. Tylko, że jak to tak ma iść, to problem będzie mógł polegać na tym, że nie będziemy mieli tak na dobrą sprawę, co tu wrzucać. Szczerze mówiąc. Dobra, te 12 winiaczy tej osoby zostawię. Teraz tak, co masz na stanie? Trzymaj całe to piwsko. No dobra, spróbujmy tą statuetkę, ale jak już mówiłem wcześniej, domyślam się, że to będzie jakaś scenka, kurczę. A, to muszę temu. Daj mu figurkę pradawnego boga. Mam tę figurkę. Dziwnie wygląda, znajomo. Hej, to ten czerwonooki. I co teraz? Umyj się tutaj, pod ekranem z przyciskiem. Delikatnie, delikatnie. Gotowe? Dobra, pociągnij dźwignię. I teraz będzie na pewno scenka. I teraz mam dylemat, czy mam to czytać, czy nie czytać, ale dobra, bawisz się ze mną w chowanego, moja ruda, coś tam. Jestem tutaj, ale mam już dosyć ptaszków, króliczków, żabek. Och, rozumiem, chcesz być moją kociczką, grrr. Kociczką? Horadryku, mój drogi, wiesz przecież, o co mi chodzi. Cóż, faktycznie, powiedz mi tylko, które zwierzę wolisz, a niech cię nie wiesz, że jestem kapłanką pradawnego boga? Wiem. I to, że on wybiera przeznaczenie każdego z nas? Oczywiście. I że wybrał mnie, żebym służyła jemu. Więc wszystko na nic. Nigdy nie będziemy razem. Ach, moja droga łańcuchu, zupełnie się nie zgadzam. Ci, ktoś tu jest. Z moim ostatnim stwierdzeniem możemy... Nie, Horadryku, nie możemy. Moje siostry i ja potrafimy zobaczyć przyszłość. No i nie widziałam żadnej przyszłości dla nas. Cóż, to może oznaczać, że słabo się przyglądałyście. Będziemy razem, przyrzekam. Choruś, poczekaj. Nawet pradawny Bóg mnie nie powstrzyma. Generalnie te wszystkie rzeczy chyba, które tutaj są, one się chyba wydarzyły przed wielkim wybuchem, tak mi się wydaje. Tak, to było 210 lat temu. Jak to możliwe, że widzieliśmy tam Horadryka i łańcuchę? Ja, najwyraźniej jest trochę starszy niż wtedy było na to wygląd. Może kosmetyki i zdrowy styl życia sprawdzają... naprawdę się sprawdzają. Tak w ogóle to zdarzenia możesz obejrzeć więcej niż raz. Kontynuujmy. Dobra, następna jest pradawna butelka wina i mają Adam albo syn rolnika. A może młynarz? Teraz to szum. Będziesz musiał skoczyć każdą z wymienionych osób. Dobra, czemu nie? Oby z gruty w tawernie umieścił tam. Mnóstwo osób ma hopla na punkcie starocie, niektórzy byliby skłonni nawet ci zapłacić. Grabasz, ogrodnik, karczmasz, a teraz jeszcze kustosz. No takie życie nasze. Takie życie nasze, co zrobimy, nic nie zrobimy. Więc możemy tutaj tą figurkę wsadzić chyba właśnie do gabloty, więc mamy, więc dostaliśmy, widzę, jakoś tawerny plus jeden. Także fajnie, pieniążki też jakieś zarobi. O właśnie, o portierze. Nasza tawerna ma najlepszego portiera w świecie. Jak jest umarlakiem jak ty. Doskonały wybór, nie umarli to niezawodni pomocnicy. Pokaż, co masz na stanie, to nie... Alkohol, paleta, reputacja, czyli tutaj tak na dobrą sprawę za bardzo nic nie jesteśmy w stanie
więcej ogarnąć. Dobra, jest też noc, więc tutaj myślę, że możemy się wrócić do domu i się szybciutko kawałeczek prześpimy. Aż dziwne, że osioł mi dzisiaj nie przyniósł tak na dobrą sprawę nic. O! Grabarzu, w imieniu króla Janusza jesteśmy aresztowany. O, słuchajcie chłopaki, a może się jakoś wytrzymamy i wymyślimy rozwiązanie, które każdego zadowoli? Lord Commander, pełnomocnik króla na północnych ziemiach, czeka, aby cię osądzić. O, w mordę, ale ma prawo do adwokata, prawda? I zachować milczenie? Słuchajcie, on się chyba prosi o lanie. Chwila, zgadzam się. O, co za barbarzyństwo. Okej. Coś się tutaj nowego wydarzyło. Jak tam podekscytowany, grabarzu? Powinieneś być, masz problem i to duży, hehe. Kaunkol, Horadryk? Co się tu dzieje? Jeszcze nie wiem, ale na pewno nic dobrego. I tu masz rację, karczmarzu. Na początku będzie nudno. Przesłuchania, sprawa sądowa, wyrok. Ale końcówka będzie spektakularna. Podwójny stos. Juhu! Jest z nimi ta paskudna małpa. A, to jest ta typiara. Jakże wspaniała moja pani, że zgodziła się dziś ze mną zjeść. Och, lordzie komandorze. Jak mogłem oprzeć się pana urokowi? Z pewnością będzie wspaniale. Bez wątpienia, moja droga. Więc załatwię tę sprawę szybko. Grabasz i Horadryk, tak? Wasza kara to... Kara? Kto rozpoczyna sąd od wyroku? Czemu nie? Czy sprawa nie jest jasna? Horadryk i Grabasz ukrywali i wspomagali zbiegłych heretyków. A wyrok jest oczywisty. Śmierć na stosie. Z prawem do apelacji po jego wykonaniu. Wiecie, nie tak łatwo spalić kiedyś. Już próbowaliśmy. Ja nie pomagaliśmy zbiegom? Biedny, naiwny Grabarzu. Myślisz, że mój czar zmienił tylko twój zapach? Niestety, o każdej porze dnia i nocy mogłam spoglądać na świat twoimi oczami, słuchać twoich uszami, a nawet wąchać twoim nosem. Okej. Okay. Nawiasem mówiąc, postaraj się zapamiętać, suszone goździki nie łączą się za dobrze z odorem gnijących ciał. Dzisiaj bardzo dużo czytania. Dobrze, co do wyroku. Zgodnie z ustawą blablabla zostaną spaleni. Jakieś pytania? Ja mam jedno. Zgodnie z paragrafem ma zastosowanie jedynie w przypadku, kiedy oskarżeni mają włosy na nogach, przestępstwo związane z bydłem i zostało dokonane rok przestępny. Hurarek ma rację. Mój drogi lordzie, to jakiś nonsens. Zrób co trzeba, obiecuję ci najwspanialszą randkę w życiu. Tylko ty i ja, żadnych heretyków i ich pomagierów, haśliwych żołnierzy, śmierdzących, bełkoczących, paskudnych garbusów. Mój panie, z pewnością mógłby to zrobić wbrew prawu, ale co powiedziałby na to król? Milcz głupcze, król się o tym nie dowie. Czy na pewno może mu o tym donieść jeden ze śmierdzących, bełkoczących, paskudnych garbusów? Na przykład... Mój panie, twój błazen jest nie do zniesienia, a ten smród, nawet mój wyjątkowy odświeżacz, nie radzi sobie z tym odorem. Wygnaj go. Dość cisza, wszyscy milczeć. Grabarzu Horadryku, możecie odejść. Ostrzeżcie swoich zbiegłych przyjaciół. Oni i ich obóz zostaną zlikwidowani. Przysięga to Lord Commander. O! Okej. Okay. Powiedz mu o Lordzie Commandorze i pani Beatrice. Wiecie co, nawet nie sądziłem, że tu się coś takiego odpali, szczerze mówiąc, i to mnie trochę wytrąciło z równowagi, bo ja nawet nie pamiętam, co miałem zrobić teraz. nie, już wiem, co mieliśmy sprawdzić. Miałem sprawdzić, czy możemy zrobić złote dynki. Możemy zrobić aż 4 skrzynki. Nie wiem, ile tam będzie więcej, więc na wszelki wypadek zrobię jeszcze 4 towarów, bo dzisiaj będzie ten właśnie dzień tutaj kupca. I już mi w gardle zaschło. Szczerze mówiąc, od tego czytania. No dobra, zostawię jeszcze tutaj te dusze. Nie wiem, mam nadzieję, że się niedługo dowiemy nieco więcej co tutaj i jak tak na dobrą sprawę ma to działać, więc wbijmy do obozu uchodźców oczywiście. Co prawda oni jeszcze tutaj nie wstali, ale zobaczmy, jak wygląda jedzenie. Ja pierdzielę, tu w ogóle nie ma miejsca. Teraz pytanie, czy ja na przykład mogę zniszczyć to? Mogę to zniszczyć, ale też nie wiem, czy jest jakikolwiek sens, żeby poniszczyć to wszystko. No dobra, towarzystwo, pobudka. Proszę wstawać. Byłoby miło. Najgorsze jest to, że ja nie mogę tutaj ani wybudować nowej rzeczy. No nie mogę. To jest max, jaki posiadamy. Nie wiem, na jakiej zasadzie ma to wszystko tutaj działać. Czemu tu jest F? Aha, dobra, bo to jest kwiatek. Dobra, jest ten nasz rzemaczek. Jak nie teraz? Może teraz, bo mam ważne rzeczy ci do przekazania? Na przykład. Czekajcie, spytajmy o budowę obozu, żywność, wodę. No nie, to tutaj się niczego nie dowiemy. No dobra, najpierw zapytajmy się o mgliste trzęsawiska.
Markizie, czy jesteś gotowy porozmawiać ze mną o ognistym trzęsawisku? Trzęsawisko. Wiesz cokolwiek o tym miejscu, grabarzu? Trochę wiem, to tam twój ojciec znalazł nekromonikon. Studiował go, a konsekwencje były okropne. Nawet nie próbuję sobie wyobrazić, przez co musiałeś przejść. Byłem tam raz i przysięgam, że nigdy więcej tam nie wrócę. To miejsce, w którym umiera wszelka nadzieja. Trzęsawisko ludzi budzi w tobie ból, przerażenie i rozpacz. A nawet jeśli opuścisz je na zawsze, ono odnajdzie cię w twoich koszmarach. Brzmi to złowrogo. W takim razie może po prostu wskazać mi drogę i zostawić tu? Masz prawo się bać. Haha, nie mam prawa się bać ani być słaby. Jestem przywódcą tych ludzi. Oczywiście, jak pomóż... Nie umiem czytać dzisiaj. Oczywiście, jak mógłbyś pomóc mi poradzić sobie z ich lękiem kontrolowania własnego? Właśnie tak. Naszej rodzinie nigdy wszak nie brakowało odwagi i problemów z wątrobą. A więc postanowione. Ruszaj za mną. Poczekaj, lepiej wezmę ze sobą oko wiedźmaka. Zaraz wrócę. Jasne. Dobra, czyli będziemy mogli udać się na to magiczne, czarodziejskie trzęsawisko. Ale ja myślę, wiecie co, że zrobimy to już w następnym odcinku, bo domyślam się, że tutaj może być trochę rzeczy do zrobienia. Więc będzie trzeba to ogarnąć i widzę już, że zebrałem ze sobą te jajka niestety nieszczęsne. Tu mi widzę, zaraz dynia też będzie gotowa. Może chwilę zaczekamy, bo już chyba więcej tutaj dyni nie mogę zrobić, ale myślę, że on tutaj nam zaraz ogarnie. Swoją drogą, jaką ty masz 32, a ty? 28. Dawaj, dawaj te dynie. Chop, chop. No jeszcze trochę. Dasz radę. Dobra. To robimy, no jeszcze jedną tutaj skrzynkę. Swoją drogą, wiecie co, ja muszę jedną rzecz zobaczyć, ale widzę, że tu się nie da zrobić niestety, bo powiem wam, że mam mały problem z doczytywaniem niektórych tych rzeczy, a nie mogę, kurczę, bo mam za wysoką rozdzielczość monitoru. A nie, nieważne. Mam niestety za wysoką rozdzielczość monitora i ja naprawdę muszę się mocno pochylać, żeby cokolwiek ogarnąć. Dobra, jajek tutaj nie sprzedamy. Z kupcem możemy porozmawiać. Nie mam zielonego pojęcia o czym, ale mamy... O, mamy, widzę, prawie wszystkie rzeczy tutaj. Dobra, to porozmawiajmy jeszcze z kupcem na koniec. Jak ci się wiedzie z nowym tytułem? Nędznie, król przywykł do jedzenia obrzydliwych i nawet mu to nie przeszkadza. Spróbuję popracować nad jego dobrym smakiem, ale łatwe nie będzie. Jeśli masz tyle praty, to tutaj jeszcze robisz. Ha! Moja nowa praca to spory prestiż, ale niskie zarobki. Na dokładkę mój wspaniały brat jest po uszy w długach. To na rodzinę spada obowiązek, by mu pomóc. Nie ma dla mnie wytchnienia. Lepiej pohandlujmy. Haha. A, szukam słonego widelca, ale słony widelec, ja to przeklikam, dlatego że słony widelec już dostaliśmy i on czeka na nas, tak na dobrą sprawę, w domu. No dobra, więc tu w sumie, słuchajcie, więcej się nie zrobi. Ja jeszcze sprawdzę, czy ja mogę te jajka na przykład sprzedać tutaj, gdzie się je kupuje. Ale niestety mam pewne wrażenie, że raczej chyba tych rzeczy tam od tych mieszkańców nie jesteśmy w stanie, no nie mogę ich sprzedać, niestety. Najlepiej by było, gdybyśmy mogli je w jakikolwiek sposób przetworzyć, bo no nie wiem, co ja mogę z nimi zrobić. Próbowałem już je sprzedawać tak na dobrą sprawę wszędzie. W karczmie, nie w karczmie, chyba że może wam też nie mogę tego sprzedać, to domyślam się, że pasterzowi pewnie również nie będę w stanie. No oczywiście, że nie, więc wydaje mi się, że to jest tak skonstruowane, że po prostu te rzeczy, które jakby wytworzą nam nasi pobratyńcy, no nie jesteśmy w stanie tego sprzedać, niestety, temu panu też raczej nie sprzedam, także no to chyba zostanie z nami do końca, więc ja nie wiem, czy czasem nie będę tego niszczyć, albo po prostu sobie to nie będzie leżeć. Dobra, aczkolwiek, ja szybko idę spać, żeby nam się gra zapisała, także wam za dzisiejszy odcinek dziękuję, słyszymy się w kolejnym, no i zobaczymy, jak to się dalej potoczy, bo tu się kilka wątków widzę nam jakby poogarniało. Także cóż, zobaczymy, także ja wam za dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, cześć, pa, pa.